Cześć, witam Was serdecznie, Studio Hodowcy, kolejny odcinek, jesteśmy tutaj u Edzia po raz kolejny, witam serdecznie, witam i Andrzeja. Edziu, na ostatni lot 300 km, bardzo trudny lot, miał, można powiedzieć, lidera. W jakim czasie pierwszy gołąb przyleciał, Edziu? Pierwszy gołąb przyleciał 15:24 dokładnie, z prędkością prawie 1300. No powiem szczerze, że byłem bardzo mile zaskoczony, że ten gołąb akurat przyleciał, tym bardziej, że jest to po bardzo fajnych gołębiach, ale... To był pierwszy gołąb w oddziale u Was, tak? Tak, to był pierwszy gołąb w oddziale. Co prawda, jak porównywałem jeszcze prędkości później, bo my lecimy z tej samej kabiny z Popielowem, to prędkość tego gołębia była też wyższa od pierwszego tam w Popielowie. Także naprawdę fajnie to wyszło i jestem bardzo z tego zadowolony. No nie spodziewałem się, że aż tak dobrego, powiedzmy, z lotu, nie? Ale fajnie, no miło. Czasem też takie niespodzianki są i ta nasza praca z Andrzejem i to wszystkie, co robimy, idzie do przodu, wszystko to, co robimy, widać, że to się sprawdza. Ten lot, Edziu, taki był bardzo trudny, bo rozmawialiśmy z wieloma hodowcami, mamy też nagrane te loty, można poobserwować. To może coś powiesz na temat warunków pogodowych, które były właśnie w ten dzień? Jak Ty to ewentualnie odbierasz? Jakie wnioski masz po tym locie? No mogę powiedzieć, że warunki były dla naszego oddziału troszeczkę na pewno lepsze jak dla Popielowa, bo tam było większe zachmurzenie, te burze tam troszeczkę stały. Z tego, co było widać, tak tutaj, jak gołębie siadały. Ale powiem, że też nie było łatwo i dla naszego oddziału, bo mimo wszystko troszeczkę te gołębie tak trochę zepchało. Tam na północ, z tego co się orientuję, są telefony właśnie tam już tak ze Śląska, powiedzmy Kędzierzyn, Opole. Te gołębie troszeczkę zostały tam, powiedzmy, ale przeszły tutaj dołem. Nie poszły tam górą, tylko tutaj troszeczkę dołem. I no tak czasem jest, nie zawsze tak jest, jakby się chciało, że powiedzmy te gołębie sobie pójdą lżej. No, musimy wiedzieć jeszcze, że ten lot, który teraz będzie, prawdopodobnie będzie jeszcze gorszy, bo będzie wysoka temperatura, to raz. Nie używajmy tych najbardziej negatywnych wyrazów, no. Jako trenerzy, nie? Wierzmy, że będzie dobrze. Mamy pod kątem to, że no będą warunki... Jakie będą, no będą one dla wszystkich, prawda? Jednakowe, powiedzmy. Tak, no, powiedzmy. Jednakowe. A jeśli mówimy o tych warunkach, to Edziu, powiedz mniej więcej, w szczególności dla młodych hodowców, takie wskazówki, jak odbudowujesz po locie tak trudnym, jaki był ostatnio gołębie? No to powiem szczerze, pierwszy raz zastosowałem turbomisia po tym locie, ale to mi akurat od Was, tam kolega, który się tym zajmuje u Was, jest od tego specjalistą i powiedział, jak to naprawdę zrobić, nie mieszać tego do wody, bo gołębie nie chcą pić za bardzo tej wody. Powiedział mi to, ja to zrobiłem, gdzie naprawdę jestem mu za to bardzo wdzięczny i zadowolony jestem. A co dokładnie zrobiłeś dla wszystkich? No zmieszałem turbomisia z tym turbomańkiem. Supermańkiem, tak, z aminokwasami. No. Tak, zmieszałem. Dolałem dosłownie może 10 gram wody i zmieszałem to z karmą dietetyczną. Czyli lekka karma, tak. Akurat nie były obciążone w tym momencie, jelita było lekko. Tak, i muszę powiedzieć, że gołębie dosłownie pół godziny i super. No, ja byłem gotowe do następnego lotu. Tak wyglądały, wiadomo, że nie były, ale tak wyglądały, jakby mogły iść na następny lot. No dosłownie, no w oczach było widać poprawę u tych gołębi i takie, no nie wiem, no wiadomo, elektrolit do picia po locie, ale ta karma, no mi się wydaje, że to zrobiło to, nie? Że... Zrobiło robotę, szybka odbudowa glikogenu, bo to o wielu filmach mówiliśmy, powtarzaliśmy i polecamy, to nie jest żadna reklama, nie. My jesteśmy tylko dlatego, żeby dać wsparcie dla hodowców, natomiast no same wyniki hodowli i progresy świadczą o efektywności tego suplementu.
A coś jeszcze o karmie może? No, to znaczy powiem tak, że trzeba na pewno tą karmę wysuszyć. Jeżeli podamy to, bo to jest takie klejące. No. I trzeba bardzo dobrze wysuszyć to, powiedzmy z 2 godziny wcześniej rozmieszać, żeby to wyschło i dopiero podać tym gołębiom. No powiem, że no, byłem naprawdę zaskoczony. Nigdy tego nie stosowałem. No, bałem się, bo powiem, no, nie był to aż tak daleki lot, co tak wszyscy opowiadają, że tego misia podać dopiero 500, 700. No ale po tym, jak rozmawiałem z tym właśnie kolegą, powiedział do mnie, żebym jak chciał odbudować przy ciężkim locie, żebym to zrobił i żebym nie dało do wody, tylko po prostu wymieszał z karmą. A tak naprawdę to się sprawdziło, no, powiem szczerze. A zobaczymy ten lot, co pokaże, bo gołębie się odbudowały i no super, no, cieszę się, no, co mogę powiedzieć. Super, że się odbudowały, natomiast powiedz Edziu jeszcze, jakieś masz wnioski po tym locie jako trener? Co byś jeszcze może ewentualnie zrobił lepiej, lepiej przygotował, jeśli chodzi o specyfikę treningu do kolejnego lotu, bo dzisiaj jesteśmy akurat na jednym z elementów treningu, tak? Tak, no to powiem tak, co mógłbym zmienić na locie, gdzie mam pierwszego gołębia na oddział, no to bym się po prostu ośmieszył, bym powiedział, że coś bym jeszcze zmienił, no już lepiej mieć nie można. No można było tylko jeszcze serię, powiedzmy, mieć, no ale to już by było, no, szczyt zadowolenia i tak dalej. No brakło mi co prawda pół minutki i byłaby ósemka, gdzie, no ale no dobra, jest fajnie, jestem bardzo zadowolony. No mam parę gołębi, nie mam tych gołębi dużo, co prawda przez te 5 lotów dopiero żeśmy zgubili 3 gołębie. Z tego trudnego lotu zgubiliśmy 2, wcześniej zginął 1, no jednego jeszcze na domiar tego mamy mało, to jeszcze nam jastrzą samicę jedną czasną i no, no szkoda, no ale no wiadomo, no, no tak się stało, no ale tak mówię, no trzeba im też pomóc tym gołębiom w czymś, no nie tylko wywózki, karma, chodzenie, pilnowanie, no ja uważam ten tydzień, myślę, że zaowocuje to, co robiłem przez te 5 tygodni, bo podawałem te suplementy, nie powiem, że nie, bo witaminę C podaję systematycznie, nie tylko tak, jak już mówiłem wcześniej, nie tylko gołębiom lotowym, ale i w rozpłodzie i młodym i ktoś ma ochotę zobaczyć, jak te młode latają teraz w tej chwili, naprawdę no rewelacja, fajnie sobie chodzą, zdrowe są gołębie, tej odporności nabierają właśnie tylko przez to, że dostają to, co trzeba. No nie dawałem jeszcze tego turbomańka powtórnie, bo wystraszyłem się troszeczkę, bo gołębie nam trochę z tyłu przychodziły. Ale jutro podam. Jutro podam tylko dlatego, że ten lot ma być bardzo trudny. I ma być z tego, co się orientuję... Też mówiłeś o temperaturach. Tak, ma być... Ja rekomenduję też turbo doładowanie, czyli frakcja kreatyny, którą wprowadziliśmy w tym roku, bo to też pomaga adaptacyjnie, jeśli chodzi o wysokie temperatury. I na pewno to podam jutro, na 100%. Podam to jutro i na pewno podam turbo misia 100%. Podam go rano. Przed wkładaniem podam go rano w takiej ilości, jak go podałem, jak wróciłem z lotu. No powiem, no jestem mile zaskoczony, a jeżeli się okaże, że to jest strzał dychy, no super, a jeżeli nie, następne doświadczenie jakieś tam, powiedzmy, i dalej do przodu. No, nic, ja też tak myślałem na początku, jak pierwsze te 5 lotów, że będzie fajnie i nie źle, powiem, ale no... Nie wiem, no nie wiem, co powiedzieć, jestem bardzo mile zaskoczony, no, no wiadomo, że każdy by chciał wygrywać wszystko, i, no ale niestety jeszcze nie ta pora moja, może i z Andrzejem, i poczekajmy, przyjdzie pora, przyjdzie czas.